widzisz możliwość wpisania już na tą najbardziej elitarną listę? No myślę, że to jest niestety to, na czym trzeba też popracować, żeby bardziej wypromować. Tutaj Bydgoszcz z Grudziądzem mogą sobie ręce podać. Takich jak Grudziądz nie ma. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów bez filtrów. Widzimy się dzisiaj w ramach projektu Rozmowy Kulturalne, czyli cykl podcastów z ludźmi grudziąckiej kultury w ramach dofinansowania ze środków gminy miasta Grudziądz. I spotykamy się w Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, jako że naszym dzisiejszym gościem, chociaż to my gościmy raczej u Was, jest Paweł Urbanowski, kierownik właśnie Muzeum Handlu Wiślanego FLIS. I teraz od razu zapytam Ciebie, bo spotykamy się właśnie w tych pięknie wyremontowanych wnętrzach spichlerza. Ja powiedziałem, że to jest projekt rozmów z ludźmi grudziąckiej kultury. Wiem, że nie pochodzisz z Grudziądza, więc pytanie, czy gdyby 10 lat temu ktoś Ci powiedział, że będziesz człowiekiem grudziąckiej kultury, czy bardzo byś się zdziwił? Tak, zdziwiłbym się, zdecydowanie. Okej, okay. Bo pochodzisz z? Pochodzę z niedaleko Bydgoszczy, Torunia, z Unisławia. Okej, okay, z Unisławia. To też historyczny ośrodek, należy powiedzieć. Trafiłeś tutaj 4-5 lat temu do Grudziądza? Dokładnie 3 lata temu. Teraz w październiku będą 3 lata, kiedy tutaj się związałem z muzeum. Okej, okay, dobra. A powiedz mi, Twoje wykształcenie to są kierunki historyczne, tak? Tak, jestem historykiem. Jesteś historykiem. W Bydgoszczy i w Lublinie jestem historykiem. Okej, okay, dobra. Pytam dlatego, bo gdzieś tam w rozmowach przed podcastem wyszło nam, że zdarzyło Ci się pracować w Bydgoszczy, w naszych słynnych zakładach, w PES-ie. Jak to się stało, że historyk trafił do PES-y i czy faktycznie, no to jest historyczne przedsiębiorstwo, drodzy Państwo, połowa XIX wieku, kiedy w Bydgoszczy pojawiła się kolej, połączyła ziemię dwóch zaborów, przez pewien moment jedyne takie połączenie, wówczas powstał protoplasta PES-y. Natomiast jak to się stało, że historyk trafił do PES-y i czy zajmował się tam historią? Historyk trafił do PES-y dlatego, że można powiedzieć, historycy mają taką ogładę w porządkowaniu papierów. Mhm. I po to tam zostałem zatrudniony w zasadzie tylko na 3 miesiące, żeby uporządkować archiwum. I tak się stało, że te 3 miesiące przedłużyły się do ponad 5 lat. No i oprócz tego, że porządkowałem archiwum, to też nabierałem pewnej wiedzy takiej technicznej i technologicznej. Mhm. No i w zasadzie zacząłem pracować już w takim dziale, który zajmował się tworzeniem dokumentacji. Okej, okay, dobra, czyli te tramwaje, PES-y, które jeżdżą po różnych miastach, nie tylko Polski, ale i Europy, można powiedzieć, że dołożyłeś jakoś tam, przyłożyłeś do tego. Tak, mam nadzieję, że przeze mnie się nie zepsują. Widzicie Państwo, człowiek wielu talentów i właśnie takich zapraszamy do naszych rozmów. No dobra, ale słuchaj, do Grudziądza trafiłeś te parę lat temu, to było od razu Muzeum Władysława Łęgi, tak? Tak, to było Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi, czyli jakby to główne muzeum, w zasadzie główne, jedyne, bo my jesteśmy oddziałem, pierwszym oddziałem tegoż muzeum i trafiłem tutaj, oczywiście zanim to muzeum oficjalnie powstało, to ten oddział, trafiłem jak już w fazie końcowej był etap budowlany, czyli już w zasadzie tutaj wszystko się zakończyło, jeśli chodzi o rewitalizację tych spichlerzy, no ale zaczynała się budowa wystawy. No i trzeba było znaleźć osobę, która oprócz tego, że jest historykiem, to jeszcze ogarnie, jak tutaj te wszystkie właśnie sprzęty, które są za nami, ogarnie tak, żeby to zadziałało. Jak widać, no działa. Działa, wygląda to wszystko dobrze. Dobrze trafili, bo łączyłeś te aspekty techniczne i historyczne wcześniej. Ale powiedz mi, czyli okej, ty już wiedziałeś, że to będzie faktycznie to Muzeum FLIS, a wcześniej, przez te lata, kiedy pracowałeś w innych miejscach, uczyłeś się, bywałeś w Grudziądzu, zdarzało ci się? Bywałem, ale bardzo rzadko. W ogóle pierwszy raz w Grudziądzu byłem, to też takie ciekawe, pierwszy raz w Grudziądzu byłem chyba na drugim roku studiów. Przyjechałem tutaj rowerem, okay. 50 km w jedną stronę i tak sobie stwierdziłem, że przyjadę i zobaczę tą panoramę spichlerzy, którą w zasadzie widziałem tylko gdzieś na zdjęciach. I wszedłem do jednego ze spichlerzy, które gdzieś tam są, były zamieszkałe. Wszedłem przez otwarte drzwi i tak sobie pomyślałem, fajnie byłoby tutaj zamieszkać. I jednak trzeba uważać, żeby na głos nie wymawiać pewnych rzeczy, chociaż ja się cieszę w zasadzie, bo się okazało, że może nie mieszkam w tych spichlerzach, ale pracuję. Ale prawie, bo pracujesz. Tak, tak. No a praca muzealnika wymaga, żeby czasami spędzać długie godziny w pracy. A powiedz mi, jakie było takie
ogólne wrażenie z tego, co zobaczyłeś w mieście? Różne były kiedyś opinie a propos Grudziądza, często niesłuszne, tym bardziej, że miasto teraz szczególnie mocno się zmieniło, ale powiedz mi takie pierwsze odczucia, jak widziałeś to miasto? No, 15 lat temu to było miasto takie... Wieczorem raczej bym się tutaj nie zapuszczał, zwłaszcza na Spichwową. Średnio to wyglądało. Dzisiaj wygląda zdecydowanie lepiej i kiedy wieczorem czasami kończę pracę, to się nie boję przez Spichwową przejść. Ja też sądzę, że tu wiele się zmieniło, jest to wiele, wiele lepiej. Natomiast tak, ten czas, który tutaj spędziłeś zawodowo, powiedzmy, że jest relatywnie krótki cały czas. Tak. Natomiast od razu wskoczyłeś na to stanowisko kierownicze, tak należy powiedzieć. Czujesz się doceniony w ten sposób? Oczywiście, chociaż no, byłem taką osobą, która no, w zasadzie była od początku, więc ja wiem, jak to wszystko działa, jak działają wszystkie rzeczy związane z infrastrukturą. Nie tylko wiem, o czym opowiada wystawa, ale też jak działają wszelkie podświetlenia, systemy nawiewu itd. itd. No, myślę, że no, ta wiedza była na pewno walorem, żeby tym kierownikiem mnie mianowano. Okej, my jesteśmy w mieście, które jest tak mocno związane z Wisłą, że aż prosiło się, żeby taka placówka tutaj powstała, pewnie już lata temu. Wiadomo, że trzeba było poczekać na jakąś korzystną sytuację. Natomiast wiadomo, że najważniejszym muzeum w mieście jest tutaj to Muzeum imienia księdza Władysława Łęgi. A powiedz, ty wiesz, czy ta inwestycja związana z Muzeum Flisa była planowana już od lat, tylko faktycznie czekana na właściwy moment? I czy wiesz, kto był inicjatorem, kto był pomysłodawcą budowy? Nie, to nawet to, co miało się zadziać w tych spichlerzach, to no, kilka lat temu, pięć powiedzmy, to był 2018 lub 2019, kiedy rozpoczęto inwestycje, to nie miało być Muzeum Handlu Wiślanego, tylko Muzeum Chleba. Jesteśmy w spichlerzach zbożowych, więc to zboże miało jakby tutaj taki no, zasadniczy wpływ na to, jak ma wyglądać narracja. Dlatego też właściwie spuścizną po tym pomyśle Muzeum Chleba zostały nasze warsztaty piekarnicze. No ale w międzyczasie, kiedy budowano tą strukturę wystawy, no, odpowiedni ludzie doszli do wniosku, że fajnie ją rozszerzyć nie tylko o chleb, o mąkę, o ziarna, ale o to, co stało się filarem rozwoju Grudziądza, czyli o handel wiślany. No i tak tutaj właśnie jesteśmy w takim oto ośrodku. Super, fajnie, że doszli odpowiedni ludzie do tego wniosku. Tym bardziej, że nasze województwo coraz bardziej zwraca się w stronę Wisły. Ostatnio z Marcinem Krasińskim, dyrektorem Festiwalu Wisły, rozmawialiśmy. No i widać to, że chcemy wracać nad tą Wisłę po latach zaniedbań, jakby na to nie patrzeć. Natomiast to muzeum nazywa się FLIS, taką nosi nazwę. Czy mógłbyś wytłumaczyć naszym słuchaczom, widzom, czym w ogóle ten flis jest i czy wiąże się on z flisakami? Oczywiście, flis wiąże się z flisakami. W zasadzie flisacy wzięli swoją nazwę od flisu, a flis to jest po prostu spław. To jest spław towarów rzeką w ogóle, nie tylko Wisłą. Drodzy słuchacze i widzowie, szczególnie bydgoszczanie, którzy chadzają na nasze wycieczki, pozdrawiam wszystkich tych, którzy wspólnie z nami widzieli wielokrotnie rzeczkę Flis, która przepływa przez Okole, Czyszkówko i osiedle Flisy właśnie. No, tutaj etymologia nazwy jest troszeczkę inna, ale gdyby ktoś skojarzył sobie tę placówkę z naszym Flisem, no, są to dwie odmienne kwestie. U nas jest po prostu taka mała rzeczka w Bydgoszczy, Flis. No, to takie małe połączenie tych naszych dwóch miast. No dobrze, ale w takim razie wytłumaczmy naszym słuchaczom, skąd taki pomysł tutaj. Dlaczego tak mocno ten handel wiślany chcemy tutaj uwydatnić, pokazać, opisać jego historię? Dlaczego tak bardzo chcecie, żeby to muzeum było popularne, te wystawy były odwiedzane przez jak największą liczbę osób? Co ma handel wiślany z Grudziądzem wspólnego? No cóż, gdyby nie handel wiślany, w ogóle gdyby nie Wisła, to Grudziądza by nie było, myślę. W ogóle handel wiślany jako taka no była genezą powstania miasta, może nie handel, ale jak mówiłem, sama Wisła. No a handel wiślany to była ta Wisła, była tą arterią, gdzie ten handel mógł się rozwijać. Co prawda do Grudziądza mało co przypływało, z Grudziądza raczej odpływało. W tych spichlerzach, między innymi w tych, gdzie my teraz się znajdujemy,
magazynowano zboże, zboże, które z całej północnej ziemi chełmińskiej gdzieś na wozach wieki temu przywożono. I w czasie dobrej koniunktury suche już zboże dobrej jakości sprzedawano do Gdańska. No i właśnie ci kupcy grudziąccy ten cały kapitał właśnie pomnażali i dzięki temu, że mieli Wisłę, mieli tą arterię, można by dzisiaj powiedzieć, dzięki której to, te towary można było spławiać, no to ten kapitał się pomnażał. A można wskazać jakiś moment w dziejach, kiedy to się zaczęło? Czy to jest po prostu coś takiego, że zawsze tutaj było, na początku w prymitywnej formie, później w coraz bardziej zorganizowanej? Możemy wskazać jakiś konkretny wiek, kiedy zaczęto handlować przy wykorzystaniu Wisły? Wykorzystywano jako miejsce spławu właściwie od zawsze, od kiedy ludzie tutaj się osiedlili, ale jeśli chodzi o ten wielki boom wykorzystywania jej jako szlaku handlowego, no to na pewno jest druga połowa wieku XV, czyli koniec wojny trzynastoletniej, kiedy cała Wisła w zasadzie znalazła się w granicach Rzeczpospolitej, kiedy już krzyżacy na północy nie kontrolowali właśnie tego północnego biegu, tylko cała Wisła od Krakowa w zasadzie aż po Gdańsk należała do Rzeczpospolitej. No i wtedy można było bez przeszkód tymi towarami obracać. Okej, bo tak się mówi o tym, że spichlerze, no to wiadomo, ma materiały sypkie. A handlowano też czymś innym? Czy to naprawdę zboże zajmowało tak duży procent tego całego handlu, że nie ma co mówić o pozostałych towarach? Znaczy to był na pewno największy procent, jeśli chodzi o zboże i na zbożu no, właściwie wielkie fortuny zbijano w Rzeczpospolitej, ale też spławiano drewno. Na pewno były to towary takie chemiczne, byśmy powiedzieli, czyli jakieś popioły, potaże, rzeczy, które są związane z przemysłem takim szklarskim. Cóż, nie tylko z południowej Polski, czyli z górnego biegu Wisły spławiano do Gdańska, ale również z Gdańska, z portu morskiego przypływały tutaj jakieś towary z innych rejonów, na przykład wina, czy jakieś nie wiem, futra, czy inne towary luksusowe. W zasadzie można powiedzieć, że dzięki tym kontaktom handlowym też Grudziądz się rozwijał i takim miastem wielokulturowym trochę się stawał. Widać to trochę w strukturze dzisiejszego miasta. Natomiast ja spoglądam sobie, bo widzę Wisłę teraz, dosłownie naprzeciwko siebie, nie widzę żadnych jednostek pływających na niej. Handel zamarł, ale niestety ruch turystyczny też zamarł. I teraz pytanie, czy w Grudziądzu w ogóle są organizowane jakieś rejsy łodziami, chociażby w sezonie takim letnim? Tak, w sezonie jest statek. Statek właśnie, który z mariny tutaj sobie kilka rejsów dziennie może odbyć, komercyjnych. Chciałbym bardzo, żeby też na takich jednostkach tradycyjnych można było jakieś krótkie rejsy odbywać. I tutaj w tym roku, w czasie dożynek w Grudziądzu udało nam się wejść we współpracę właśnie z bydgoskimi działaczami, z panem Gajewskim i tutaj udało się, że kilka rejsów się odbyło. No cóż, niestety to jest tylko to. Od czasu do czasu jacyś zbłąkani kajakarzy sobie płyną, ale prócz tego myślę, że Wisła wymaga też wielu inwestycji, aby była właśnie jakoś infrastrukturalnie dostępna dla turystów. Zdecydowanie. Ja pamiętam parę lat temu miałem przyjemność widzieć, jak właściciele Housebota odpływają z Bydgoszczy właśnie w rejs w stronę Grudziądza. No i niestety stało się tak, że ten poziom wody w Wiśle był na tyle niski, że zatrzymali się na jakiejś piaszczystej wyspie i trzeba było ich ściągać z tej wyspy. Na szczęście bodaj dopłynęli gdzieś tu w okolice Grudziądza, więc chociaż mogli podziwiać tę piękną panoramę, zdaje się, że jeden lub nawet najbardziej doceniany widok w naszym województwie. No to rzecz najważniejsza, bo znajdujemy się w muzeum, a skoro muzeum, no to jest ekspozycja oczywiście. I teraz pytanie, co goście, którzy Was odwiedzą, mogą tutaj zobaczyć a propos tych związków z Wisłą właśnie? No na pewno jest to wystawa, na której w zasadzie teraz jesteśmy. Jesteśmy w przestrzeni wystawy i tutaj opowiadamy o w zasadzie historii osadnictwa od pradziejów aż do powiedzmy, no może nie do czasów współczesnych, ale do średniowiecza. Też znalazło się miejsce na właśnie jednostki pływające, jakie kiedyś były, bo ich była naprawdę mnogość. O tym opowiadamy. Też kilka słów o flisakach, o folklorze flisackim, o ich kulturze, o tym, w co wierzyli, czego się bali.
Kolejny poziom, poziom pod nami, to jest z kolei historia spichlerzy. Dlaczego te nasze spichlerze są tak wyjątkowe, dlaczego ta cała struktura jest tak unikatowa i dlaczego też znalazła się na liście pomników historii, tak. Chociaż zasługuje na nieco lepszą listę. To o tym tak też myślę. Pogadamy jeszcze. Chciałbym bardzo. I jeszcze tak przemyciliśmy temat z połowy XIX wieku i XX wieku, czyli przemysł grudziądzki, ale opowiadamy o tym przemyśle, który związany jest ze zbożem. Bo zboże no, jest takim wspólnym mianownikiem, który łączy naszą tutaj ekspozycję. No i prócz tego jeszcze mamy te warsztaty edukacyjne, które same w sobie są też taką rozszerzoną ścieżką zwiedzania. Okej, okay, dobra. Jest też fragment ekspozycji, na którym możemy zobaczyć, jak się kształtowało koryto Wisły, zdaje się, tak? Czyli takie geologiczne kwestie. Tak, mamy, bo to też jest istotne, żeby, no, bo niektórzy nie wiedzą, że właśnie kiedyś... Niektórzy nie wiedzą, że Wisła kiedyś szła na Berlin, prawda? A, no właśnie, no właśnie. No właśnie. Dolina Toruńsko-Ewerswaldzka, tak, i tak dalej. Tak. Gdyby nie zlodowacenie, gdyby nie ta najdawniejsza historia jeszcze zupełnie przed osadnictwem, no to myślę, że zupełnie inaczej by nasz krajobraz wyglądał. Zdecydowanie. Myślę, że po prostu Grudziądza by tutaj nie było przede wszystkim. Myślę, że tak. Byłby w innym miejscu po prostu. Byłby w innym miejscu, albo jednostka osadnicza, która by tutaj się rozwijała, na pewno nie osiągnęłaby takich rozmiarów, ale spichlerzy raczej by nie było. Zdecydowanie. No chyba, że jakaś inna rzeka by sobie tutaj wybiła koryto. No dobrze, słuchaj, a wystawa poświęcona pieniądzowi, czyli no, przypływali tutaj kupcy, przypływali handlowcy, zostawiali różne rodzaje monet i wy też eksponujecie te monety. Tak, pokazujemy monety, które tutaj używano na ziemi chełmińskiej w zasadzie od czasów krzyżackich po dwudziestolecie międzywojenne, czyli po pierwsze złotówki, dokładnie sprzed 100 lat. Od 100 lat złotówkę mamy w użyciu i te monety też pokazujemy. Ale też pokazujemy monety na tej wystawie, właśnie na tym poziomie, monety rzymskie. Monety rzymskie, które tutaj też były na terenie Grudziądza odnajdywane. Tyle, że to nie są monety, które funkcjonowały jako monety. Ludzie z basenu Morza Śródziemnego mieli 2000 lat temu swój system monetarny, ale tutaj systemów monetarnych państwowych w zasadzie też nie było, więc te monety, które zostawiano tutaj, były raczej traktowane jako pamiątki, jako rzeczy ozdobne, można powiedzieć, a nie były dalej używane w obiegu. A potrafiłbyś wskazać najstarszą monetę, którą macie tutaj na ekspozycji? Nie pamiętam dokładnie, która to jest, ale to oczywiście z tych rzymskich. Okay. Ona ma około 1800 lat. No to całkiem stary przedmiot, całkiem tak stary. Należy to powiedzieć. A ta część poświęcona przemysłowi grudziąckiemu, wiadomo, nierozerwalnie z wodą i z tym handlem łączy się przemysł, jakby to jest rzecz naturalna. Jakie tutaj takie ważne przedsiębiorstwa funkcjonowały w pobliżu Wisły, w Grudziądzu? Jeśli chodzi o te związane ze zbożem, to na pewno młyny. Okay. Mieliśmy dwa takie wielkie młyny. Młyny już od czasów krzyżackich, wybudowane od wieku XIV. Młyn tak zwany górny i młyn tak zwany dolny. Ten dolny był zupełnie przy Wiśle, całkiem niedaleko. Tam, gdzie dzisiaj jest pomnik Flisaka, tam kiedyś znajdował się wielki młyn. Wielki oczywiście już na początku wieku XX. On w czasie II wojny światowej bardzo poważnie ucierpiał. Nie został odbudowany, a cały tamten teren został oczyszczony. I dzisiaj w zasadzie no, możemy cieszyć się takim rekreacyjnym wymiarem tamtego terenu. No ale jeszcze 80-90 lat temu no, to przestrzeń niedaleko spichlerzy była totalnie przemysłowa. Można powiedzieć. Także to są młyny. Na pewno przedsiębiorstwa związane z produkcją napojów alkoholowych, browary, browar Kuntersztyn, browar Sumera, to są dwa takie duże przedsiębiorstwa też związane z przemysłem zbożowym. No i w zasadzie nie byłoby zboża i produkcji zboża, uprawy roli na dużą skalę, gdyby nie fabryki maszyn. I też w Grudziądzu była fabryka maszyn, w zasadzie jest nadal fabryka maszyn Unia, ale ona ma no, ponad 140-letnią tradycję. Powstała jako fabryka maszyn Augusta Węckiego. To jak bardzo to przemysłowe miasto było
było kiedyś, podkreśla fakt, że czterokrotnie tutaj wystawy przemysłowe organizowano, jeszcze zresztą w latach 20. XX wieku. Także mimo, że dzisiaj może się nie kojarzyć z przemysłem, to faktycznie bardzo mocno uprzemysłowione było. Natomiast miejsce w tym muzeum znajdą też najmłodsi zapewne i ci, którzy lubią kwestie manualne, takie, że mogą sami coś stworzyć w trakcie wizyty w muzeum. Wspominałeś o tym, że miało być to muzeum chleba, tak? Tak. Więc to... można tutaj wypiec własne pieczywo. Można wypiec własne pieczywo. Pieczywo, właśnie na tym skupiałem się, te warsztaty piekarnicze, żeby dzieci, nie tylko dzieci, dzieci w każdym wieku, można powiedzieć, ci, którzy do nas przychodzą, żeby dowiedzieli się, jak wyglądają różne rodzaje zbóż, albo przypomnieli sobie tą wiedzę, skąd bierze się mąka, jak powstaje, no i co potrzeba, żeby wypiec swoją własną bułkę w kształcie, jakim się chce. I w czasie, kiedy to pieczywo wyrasta i wypieka się, no to wtedy zwiedzający właśnie z przewodnikiem idą na wystawy. Kiedy kończy się zwiedzanie, to już gotowa i pachnąca bułka jest przygotowana. Proszę bardzo. Czyli nie dość, że wychodzicie z wiedzą, to także z pełnymi żołądkami. Może nie z żołądkami, ale na pewno z pamiątką. Jest to produkt pamiątkowy. Aha, czyli nie spożywać. Także pilnujcie się tutaj pod tym względem. Zawsze można zajść do jakiejś pobliskiej kawiarni i też wspomóc branżę gastronomiczną w Grudziądzu. Natomiast powiedz mi, kiedy można Was odwiedzić? Cały tydzień, poza poniedziałkiem, jak się domyślam? Poza poniedziałkiem, jak to często bywa we wszelkich muzeach, to poniedziałki jesteśmy nieczynni dla zwiedzających, ale pracujemy. No właśnie, zawsze jeżeli mam rozmowę z muzealnikami, to dopytam, czemu się obijacie w poniedziałki? Nie obijamy się, wtedy nadrabiamy wszelkie papierkowe, papierkowe rzeczy. Tak. Wiadomo. Także poniedziałki jesteśmy nieczynni. Jeśli chodzi o wystawy, one są dostępne od wtorku do niedzieli. Także można również we wtorki nas odwiedzać i to za darmo, bo wtedy wystawy stałe są dostępne bezpłatnie. Natomiast jeśli chodzi o zwiedzanie z warsztatami, to od środy do niedzieli o odpowiednich godzinach też przeprowadzamy właśnie te warsztaty. No dobra, celowo ominęliśmy w tych naszych rozważaniach kwestię historii spichlerzy. My tutaj jesteśmy właściwie w dwóch połączonych spichlerzach, tak? Dobrze tak, mówię? To jest numer 33 i 35. Tak. W ogóle skąd ta numeracja? Bo ich jest teraz 20 parę, tak? Tak. W tym momencie. Tak. Skąd to się wzięło? Numeracja wzięła się, w zasadzie to nie jest numeracja spichlerzy, bo faktycznie jest ich 24 bodajże. Ale jest to numer adresowy ulicy Spichlerzowej. Także nie ma spichlerza 34 w tym ciągu spichlerzy. Ewentualnie adres po drugiej stronie, gdyby tam był spichlerz, to faktycznie można byłoby to nazywać spichlerzem 34. No a jest ich. Są to nieparzyste numery adresowe ulicy Spichlerzowej. Czyli drodzy widzowie, tutaj ta mała zagadka rozwiązana. Natomiast. Te spichlerze to jest rzecz wybudowana już po potopie szwedzkim, bo wówczas wiadomo, że niestety wiele z naszych pięknych budynków płonęło, było niszczonych, czyli to jest XVII wiek. Natomiast powiedz mi, bo ty masz dostęp tutaj do wszelkich zakamarków, znajdziemy tutaj jeszcze ślady tych pierwotnych gotyckich budowli, gdzieś w piwnicach na przykład? Znajdziemy fundamenty. Fundamenty są określane jako właśnie ta rzecz najstarsza, jako najstarszy relikt tych spichlerzy jeszcze gotyckich. Natomiast tak jak mówiłeś, one powstały w tej strukturze, jaką dzisiaj oglądamy, to struktura właśnie odbudowie po potopie szwedzkim. Natomiast one były też wielokrotnie przebudowywane, zwłaszcza na początku wieku XX. Akurat te w 1903 strawił bardzo poważny pożar i one zostały odbudowane. I dokładnie ten, w którym my jesteśmy swego czasu, był najwyższym spichlerzem. Ale ofensywa radziecka II wojny światowej, rok 1945, też odcisnęła swoje piętno i ten spichlerz bardzo mocno ucierpiał i został odbudowany, ale już w formie niższej, takiej, jaką reprezentował przed tym właśnie podwyższeniem na początku wieku XX, czyli w zasadzie to była taka forma, która była po odbudowie szwedzkiej. A powiedz mi, wiadomo, co tutaj było przed wejściem muzeum w te wnętrza? On przez lata stał pusty, ten spichlerz? Tak, on stał pusty. Po wojnie, z tego co wiem, nic tu się nie działo, ale on był odbudowany
zbudowany z myślą, że tutaj będzie jakiś oddział Urzędu Miejskiego. Chyba archiwum tutaj miało mieć swoje miejsce lub nawet przez chwilę było. Nie wiem tego dokładnie. Bądź co bądź, przez wiele lat stał on pusty. No i tutaj w zasadzie nic się nie działo. Tak jak oglądałem zdjęcia przed wejściem ekipy budowlanej, no to było jeden wielki, że tak powiem, jedno wielkie gruzowisko. Też widziałem te zdjęcia. Naprawdę zmieniło się bardzo dużo. Mi zawsze serce rośnie, kiedy widzę dawne przemysłowe budynki, które zyskują nowe życie, bo jeżeli nic z nimi nie robimy, po prostu one umierają w pewnym momencie, walą się, palą i tyle mamy z nich użytku. Także super, że tutaj ta instytucja zaczęła funkcjonować. Natomiast jak ja spoglądam na grudziąckie spiksze od strony Wisły, to raz, że jestem oczywiście zachwycony, bo to jest przepiękna panorama i tak jest od lat mam takie odczucia. Natomiast jest wiele jeszcze niezagospodarowanych tych budynków. Szczególnie właśnie od strony Wisły to wygląda tak, niektóre te budynki jakby, no, jak 20 lat temu jeszcze, czyli po prostu źle. Wiele już się zmieniło, ale wiele nie. Czy wy macie też jakiś pomysł, żeby od strony Wisły zagospodarować ten budynek? Jest taka możliwość w ogóle? Jeśli chodzi o ten budynek, no to są plany, aby połączyć spichlerz, który jest bliżej Góry Zamkowej, spichlerz 37, tam też muzealna placówka. Mamy nadzieję, w niedalekiej przyszłości powstanie spichlerz 31. Też chcielibyśmy, aby też w jakiś sposób to muzeum jakąś funkcję właśnie mógł pełnić. No i wtedy ta przestrzeń przy Wiśle mogłaby być w jakiś sposób właśnie dostosowana do całego tego muzealnego, powiedzmy, kompleksu. No ale oczywiście są spichlerze prywatne, na które my jako muzeum oczywiście i miasto również nie ma wpływu, no dlatego tutaj no nie wygląda to spójnie jeszcze. Bo w niektórych spichlerzach wciąż mieszkają ludzie, tak? Tak, niektóre są prywatne, niektóre właśnie są zasiedlone i tam mieszkają ludzie. Ja powiem szczerze, tak właśnie 20 lat temu, jak się spoglądało na spichlerze, w wielu oknach jeszcze widziało się pranie, mnóstwo osób tutaj mieszkało. Ale teraz, jak się tak zastanawiam, to umieścić lofty na przykład w takich spichlerzach to może być też rzecz ekskluzywna wręcz. Oczywiście. I w ogóle to miejsce, ja też już je widzę coraz bardziej jako miejsce ekskluzywne. A mówię to nie bez powodu, ponieważ wspomniałeś o tym wpisaniu na listę w 2017 roku. To jest pomnik historii teraz, tak? Tak. Na mocy decyzji prezydenta. Natomiast powiedz mi, widzisz możliwość wpisania już na tą najbardziej elitarną listę, czyli listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? Ja myślę, że jest potencjał, że na pewno ten cały kompleks jest unikatowy. Oczywiście tam jest szereg norm, które trzeba spełnić i tutaj nad tym trzeba popracować, ale jeśli chodzi o pewną unikatowość, na pewno jesteśmy unikatowi w skalę Polski, na pewno tej panoramy nadwiślańskiej Grudziądza nigdzie indziej nie ma, takich monumentalnych spichlerzy. No i myślę, że byłby to walor, który gdzieś tam na zjeździe ONZ-u, na zjeździe UNESCO można byłoby dostrzec. No mi się to marzy, bo mamy oczywiście Toruń na liście UNESCO, to jest oczywiste, ale dopisać Grudziądz z tą piękną panoramą. I skoro jesteśmy województwem, które tak mocno bazowało na wodzie, to Kanał Bydgoski i mamy piękną Trójkę, która przyciągałaby rzesze turystów. I miejmy nadzieję, drodzy słuchacze, drodzy decydenci, że kiedyś do tego wspólnie doprowadzimy. No dobrze, ale Grudziądz tak silnie jest związany z wodą, że dosłownie wszędzie możemy znaleźć te nawiązania. Powiedz mi, gdyby taką grupę ci tutaj przyprowadzić turystów, którzy powiedzieliby: panie Pawle, my jesteśmy miłośnikami tych związków miast z wodą i proszę nam pokazać 3 miejsca, gdzie te związki w Grudziądzu najsilniej widać. Ale nie mogą być to spichlerze, bo spichlerze to my przecież znamy. To co nam pan pokaże? No, to ciężkie dosyć pytanie. No bo to bardzo ciężka grupa turystów jest. Tak, na pewno trzeba byłoby zrobić rejs jakiś wiślany. Akurat Grudziądz ma ten przywilej, że mamy tą infrastrukturę, jest marina w Grudziądzu, która jest dosyć dobrze, jakby wpisuje się w tą infrastrukturę potrzebną do tej turystyki nadwiślańskiej. Tylko właśnie, no brakuje jeszcze tego, żeby ta Wisła faktycznie w jakimś odcinku, na przykład kujawsko-pomorskim, była dostępna dla większych jakichś jednostek, bo kajakarz owszem przepłynie, tylko z kolei dla kajakarza
lekarza takiego kilkudniowego, powiedzmy, nie ma tej infrastruktury pobocznej. Tak, może się pojawią te małe przystanie, o tym też z Marcinem rozmawialiśmy z Festiwalu Wisły. To będzie też taki kop do rozwoju tej turystyki, mam nadzieję. No ja myślę, że ci turyści mogliby też na przykład pomnik Flisaka zobaczyć. Oczywiście. Zobaczyliby, o proszę bardzo, tacy tutaj Flisacy niegdyś urzędowali. No i myślę sobie, ta brama wodna, prawda? To też pokazuje, że wchodziło się do miasta przez bramę wodną, czyli po prostu związki bardzo mocno dostrzegalne. Czy wypoczywałeś nad Wisłą? Czy ja wypoczywałem? Właściwie mogłeś w Unisławie. Znaczy mogłem, tak, niedaleko mogłem sobie wypoczywać nad Wisłą, owszem. Zdarza się, że wypoczywam nad Wisłą, chociaż tutaj w Grudziądzu, szczerze powiedziawszy, nie widzę aż tylu piknikowiców, piknikowiczów na przykład. No w Bydgoszczy Wyspa Młyńska, tam mi się podoba, że tam właśnie na tym trawniku bardzo wiele osób już dostrzega ten walor wodny i tam sobie w niedzielę po południu wychodzą na piknik. Tak. Chciałbym, jest. Żeby tutaj za naszymi okienkami też na tym trawniczku latem było widać, że faktycznie bardzo wiele osób wypoczywa właśnie w tej formie takiej piknikowej. No byłoby super, tym bardziej, że przecież dawniej tak było, że nad Wisłą w Grudziądzu też znajdowały się kąpieliska chociażby. Oczywiście. Były kąpieliska, były takie plaże, powiedzmy, dzikie. Właśnie było kąpielisko, takie mobilne, drewniane kąpielisko, które pływało po Wiśle. To jest czas przedwojenny. Tak. No i właśnie już wtedy dostrzeżono, znaczy oczywiście dostrzegano niebezpieczeństwo Wisły, żeby raczej budować takie kąpieliska. No ale nie bano się tej Wisły, nie bano się tej wody, śmiało się kąpano w tej Wiśle. No ja rozumiem, że właśnie niestety dekady lat 70. i 80. zupełnie zmieniły postrzeganie Wisły jako miejsca rekreacji, właśnie przez to, że ta woda niestety nie nadawała się do tego, żeby do niej wchodzić, ludzie się po prostu bali. No teraz zmienia się struktura tego, powiedzmy, środowiska wodnego i ta woda nie jest już aż tak zanieczyszczona, myślę, że śmiało można korzystać z walorów wodnych. I myślę, że ludzie coraz mniej się boją tej Wisły. Pamiętam, chyba w ubiegłym roku tutaj byliśmy z żoną, spoglądaliśmy tutaj ze schodów na Wisłę i mnóstwo osób na tych łachach piaszczystych stało, po prostu dostało się tam gdzieś po płytkiej wodzie i podziwiało panoramę miasta. Tak. Także ja myślę, że blokada ogóle psychiczna znika. Tak, ja myślę, że Wisły nie należy się bać, ale trzeba wiedzieć, jak się z takimi wielkimi rzekami obchodzić. Oczywiście to jest rzeka no, niebezpieczna, ale dla osoby, która jest, że tak powiem, też nieodpowiedzialna. Tak jest. Ale też nie ma co straszyć Wisłą, bo często się straszy Wisłą, że łachy wciągają, że są jakieś wiry i tak dalej. Jeżeli ma się tą świadomość, gdzie można się kąpać, gdzie można pływać i jak się z tą Wisłą w cudzysłowie obejść, no to myślę, że to jest fenomenalny plener do wypoczynku. Oczywiście, że tak, a w ogóle Grudziądz, mimo że nie jest tak postrzegany, to według mnie też jest takim małym kurortem, bo nie dość, że macie to jezioro Rudnik Wielki, gdzie są chyba trzy plaże, jezioro Tarpno, gdzie też jest kąpielisko, także naprawdę jest potencjał. Były odkryte baseny, ja nie wiem, czy one teraz funkcjonują, zapytam panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, no ale potencjał jest olbrzymi i naprawdę tutaj się dzieje w sezonie letnim, także ta plaża nad Wisłą jeszcze by tylko zwiększyła ten rekreacyjny potencjał Grudziądza. Myślę, że prędzej czy później też do tego dojdzie. Ty nie jesteś autochtonem, natomiast powiedz mi, jak przechadzasz się tutaj czasami po tych uliczkach, czujesz wyraźnie ten nadwiślański klimat? Znaczy właśnie to jest miasto, znaczy jeśli chodzi o miasto, myślę, że takie miasto mogłoby być wszędzie, jeśli chodzi o miasto. Jest bariera spichlerzy, bo to też trzeba zaznaczyć, że te spichlerze nie są jakąś bramą, ale są pewnego rodzaju barierą, jeśli chodzi o to połączenie takim miasta. Takim murem nawet bym powiedział. Tak, murem. Kiedyś w zasadzie one są przy murze, one były wybudowane przy murze miejskim. Także nie, może nie czuć tej nadwiślańskości, typowego związku z Wisłą, ale no, jest taki charakter miasteczek nadwiślańskich, jakich tak wiele. No ale jeżeli przejdziemy na drugą stronę, no to takich jak Grudziądz nie ma. No właśnie, to takich wiele już nie ma, dokładnie. Nie ma. Tam widzimy tę unikatowość. A powiedz mi, jakie są ulubione, jak już masz czas tutaj, pewnie nie często, ale jednak pewnie się zdarza czasami, jakie są ulubione takie miejsca spacerowe Pawła Urbanowskiego, kierownika Muzeum Flis w Grudziądzu, żeby po prostu wyjść, pochodzić po mieście i pomyśleć o przyszłości? O,
Tak, albo przyszłości. Pofilozofować. Bardzo lubię chodzić na wieżę Klimek. To jest zbudowana wieża zamkowa. Mm-hmm. Teraz mamy właściwie dziesięciolecie obchodzimy od otwarcia tej wieży. I w zasadzie tak, tam można o każdej porze dnia wejść. Oczywiście nie późno wieczorem, ale też się zdarzają takie okresy, że kiedy już słońce zajdzie, kiedy już powoli te iluminacje miejskie się rozświetlają, to jeszcze Klimek jest otwarty. I tak, myślę, że widok z tej wieży na całe miasto, na Wisłę i nie tylko, bo widać i Chełmno, i widać Nowe, to pokazuje tą właśnie no ten walor tutaj tych naszych terenów północnej części ziemi chełmińskiej. To ja się pod tym podpisuję. Zawsze mówię, jeżeli ktoś pyta o ulubiony widok w województwie kujawsko-pomorskim, pewnie będę się powtarzał tutaj w tych grudziąckich podcastach, natomiast wiele osób wskazuje panoramę Torunia, wiele panoramę Grudziądza, ale ja wskazuję widok z wieży Klimek, bo w obie strony on jest niesamowity po prostu. Jakbyśmy byli w jakimś zupełnie innym świecie i wrażenia są piękne i zdjęcia też możecie, drodzy Państwo, zrobić świetne. Także jak najbardziej mogę tylko przyklasnąć. Cieszę się. Co prawda Chełmno ma najpiękniejszy widok na świecie. Ale na świecie. Ale tylko na świecie. Tak jest, dokładnie. Świecie też bardzo ciekawe miasto swoją drogą, ale jednak gdzieś ta celuloza dominuje w tamtym krajobrazie. Natomiast słuchaj, tak mówimy o tych pięknych widokach, klimacie, spichlerzach. Powiedz mi, uważasz, że to miasto jest niedoceniane? Myślę, że tak. Mhm. Jest niedoceniane. Chociażby właśnie turyści, którzy przyjeżdżają z południa Polski na przykład, oni nie wiedzą za dużo o tym Grudziądzu. Nawet ta panorama wiślana, która jest dla nas jest takim emblematem Grudziądza. Mhm. A ci, którzy przyjeżdżają ze Śląska, oni są zachwyceni, oni nawet się gdzieś tam nie spotkali z tą panoramą. Tak i jest. To jest, myślę, że to jest niestety to, na czym trzeba też popracować, żeby bardziej wypromować, żeby ten walor widokowy chociażby stał się tym, co marketingowo wywinduje to miasto. Ja myślę, że zdecydowanie i tutaj Bydgoszcz z Grudziądzem mogą sobie ręce podać, bo moje miasto rodzinne też jest często postrzegane jako nieatrakcyjne i dopiero w momencie, kiedy ktoś przyjeżdża, tak jak i do Grudziądza, to nagle otwierają się oczy i oto tutaj jest tak pięknie, prawda? Trochę nam ten okres, myślę, że okres PRL-u po prostu nabrudził w tych miastach, wprowadził ciężki przemysł i tak dalej, zdegradował tę tkankę, i opinia się ciągnie. Ale z drugiej strony myślę sobie, że możemy trochę jechać w cudzysłowie na tym zaskoczeniu właśnie, że oczekiwania bardzo niskie, a później wow, oczywiście, po prostu totalny kosmos, jeżeli chodzi o rzeczywistość. No dobra, ale Grudziądz się wyludnia, było 100 tysięcy w pewnym momencie, teraz jest już poniżej 90 tysięcy. To jest naturalny proces, jeżeli chodzi o miasta tego kalibru w naszym kraju. Powiedz mi, uważasz, że mimo wszystko Grudziądz może utrzymać swoją pozycję taką społeczno-gospodarczą, czy to będzie postępowało według Ciebie? Ciężko powiedzieć, nie jestem demografem, ale myślę, że na pewnym etapie to się zakończy, ten spadek. Z tego co wiem, są kroki i nawet chyba już powiedzmy jakieś owoce tego będą niedługo widoczne, czyli stworzenie uczelni wyższej, która mogłaby w Grudziądzu zatrzymać ludzi, którzy siłą rzeczy muszą na studia wyjechać do Gdańska, do Torunia czy gdzieś dalej. I sam wiem w zasadzie po sobie i po kolegach i koleżankach z roku, że ci, którzy gdzieś wyjechali na studia albo przyjechali do miasta mojego uniwersytetu, bo oni tam po prostu zostali. Więc to też generuje to, że osoba albo studiuje w swoim mieście, czyli Grudziądzanie by studiowali tutaj i by zostali, założyliby rodziny, albo ci z okolic przyjechaliby do Grudziądza, żeby studiować i tutaj by zostali. Też mi się tak wydaje, że potrzeba tej siły też z okolic, z mniejszych miejscowości, jest ich tutaj sporo, które by zasiliły miasto. Natomiast tak, ta opinia też wysokiego bezrobocia, to wszystko gdzieś tam się ciągnie, choć obecnie nie jest to już prawdą, więc trzeba o tym mówić. Ja chociażby dostrzegam taki, wydaje się, przyziemny walor, ale niskie ceny mieszkań w Grudziądzu. W skali województwa one naprawdę, naprawdę są niskie, choć ktoś zaraz powie, że i tak są wysokie. No ale jednak tutaj musimy po prostu przyłożyć miarkę i porównać z innymi miastami. Muzeum Handlu Wiślanego FLIS wciąż jest jednostką młodą, ale z tego co wiem, zostało już nagrodzone i to wielokrotnie.
Jakie to były nagrody? Tak, było kilka nagród, to prawda. Dosyć skromnie powiedziane. Jakie to były nagrody? Nie było ich dużo. W zasadzie jakoś nie rejestruję tych laurów. Okay. One po prostu są i to zawsze nas jakby... Po prostu zajmują całą ścianę w biurze kierownika. Nie, to nie jest prawda. Była nagroda na wydarzenie roku, zdaje się. Były takie, tak. Nagroda również, jeżeli chodzi o wystawę. I chyba też związana z rewitalizacją budynku. Tak, to były takie właśnie nagrody tutaj wojewódzkie. Było kilka nagród. Zasłużone i też film, w którym występowałeś zresztą. Tak, stworzyliśmy film promocyjny i to akurat nam się udało też, że w Warszawie na pewnym festiwalu nas doceniono. No widzicie, drodzy Państwo, w Warszawie nawet doceniają, także to nie są rzeczy małe. Natomiast był też plebiscyt National Geographic Cuda Polski i tam też wystartowaliście, tak? Zostaliście zgłoszeni. Zostaliśmy nominowani i tam co prawda nie udało się być cudem naszego województwa, ale to, że zostaliśmy nominowani, to też nas bardzo, bardzo cieszy i oczywiście nobilituje i cały czas napędza do dalszej pracy. No tam też to towarzystwo było naprawdę mocne i w każdym roku są te wybory na nowy Cud Polski. Pałace w Ostromecku zdobyły ten tytuł w tym 2024 roku. Także też myślę, że godny przeciwnik, tak powiem. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich, całą ekipę. Natomiast powiedz mi, przeczytałem w jakiejś publikacji, że mieliście naprawdę, jeżeli chodzi o całe muzeum, na początku działalności waszej jednostki, mieliście duży skok. Jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających wasze muzeum, wyprowadzicie jakieś statystyki dotyczące odwiedzających? Tak, jako muzeum musimy prowadzić statystyki. Okay. Główny Urząd Statystyczny zobowiązuje. No właśnie, tak jest. Tak. 25 tysięcy osób rocznie. To jest w skali roku. Tak, to jest taki limit, który chcemy osiągać i przez ostatnie dwa lata nam się udało i w 2023 udało nam się ten wskaźnik utrzymać. A powiedz mi, to są głównie mieszkańcy Grudziądza, czy to są szkoły? To są... Różnie. To różnie. Przede wszystkim są to szkoły, owszem. Te warsztaty piekarnicze i wszelkie inne windują tutaj tą liczbę, ale też weekendowo to bardzo dużo turystów, nie tylko z Grudziądza, zewsząd i z Polski, i z zagranicy, więc co prawda nie monitorujemy z jakich krajów, ale z różnych. Sam osobiście odprowadzałem osoby z Indonezji, z Wietnamu, z Ameryki Południowej, więc aż dziwne, że takie osoby wiedzą, że jest Grudziądz i że akurat w skali tej atrakcyjności Polski Grudziądz zajmuje jakby jakieś miejsce godne odwiedzenia osób z Ameryki Południowej, którzy myślę, że w Polsce raczej nie bywają często, no to tym bardziej cieszy. Myślę, że to są tacy prawdziwi turyści, tak zwani, którzy szukają perełek i chcą zobaczyć coś, czego nie zobaczą inni, bo każdy może sobie polecieć do Warszawy, Krakowa, a do Grudziądza na pewno mniejsza liczba turystów z Indonezji. No, nie oszukujmy się. Natomiast dobra, są sukcesy, jest spora liczba odwiedzających, natomiast powiedz mi, bo niestety wszyscy się z tym stykamy w dobie mediów społecznościowych, internetu i tak dalej, mówię o krytyce. Pojawiały się jakieś takie głosy, które was krytykowały, dyskredytowały to, co robicie tutaj? No wiadomo, że łatwo jest napisać jakiś komentarz w internetach, jak to mówią. Właśnie o dziwo nie. O dziwo i nie. To też mnie trochę zastanawia, żeby powiedziawszy. No bo jak coś tu nie gra, nie ma czasu, krytyki. Od czasu do czasu sprawdzam sobie opinie na portal Google, na mapach, no to tam są same pozytywne oceny. Tam wszyscy się zachwycają. Oczywiście ja też się zachwycam i też się bardzo cieszę, że mój zespół jakby też swoją jakby takim temperamentem też buduje pewną atmosferę tutaj w naszym muzeum. No i w zasadzie tylko się cieszyć. No oczywiście, że tak. No ja myślę właśnie, że tak, bo też to zauważyłem, że macie bardzo dobrą opinię, jako chyba jedna z nielicznych placówek muzealnych w naszym województwie. Także tylko się cieszyć i życzyć dalszych sukcesów. Natomiast powiedz mi, już tak powoli zmierzając do finału naszej rozmowy, jakie macie plany na najbliższe lata w muzeum? Czy chcecie kontynuować to, co zaczęliście, czyli rozwijać wiedzę wśród odwiedzających dotyczącą tego handlu nadwiślanego? Czy planujecie jakieś tutaj dodatkowe jeszcze wystawy, jakieś nowe tematy zamierzacie podjąć?
Jeśli chodzi o nasz oddział, no to my mamy wystawę stałą, i która przez najbliższe lata no musi pozostać w tej strukturze takiej, jaką teraz dzisiaj oglądamy. No ale oprócz tego no my staramy się podejmować jakieś działania dodatkowe. No na pewno oferta warsztatów, ona się zmienia, ona się rozwija, także coraz więcej będzie w przyszłości tych warsztatów, coraz więcej lekcji muzealnych będzie do wyboru, także pracujemy nad tym, żeby coraz więcej tego edukacyjnego aspektu muzealnictwa również u nas zaistniało, ale też staramy się jako jednostka i nie tylko jako muzeum, ale jako nasz zespół funkcjonować w innych wydarzeniach, które gdzieś tam związane są z Wisłą, na przykład Festiwal Wisły. Od jakiegoś czasu tam funkcjonujemy ze swoim takim małym edukacyjno-promocyjnym stoiskiem. Mi się marzy bardzo, żeby do Grudziądza Festiwal Wisły zawitał, także mamy ku temu na pewno piękny plener i myślę, że prędzej czy później to się wydarzy. Miejmy nadzieję, bo tak silnie związane z Wisłą miasto jak Grudziądz, myślę, że jest obowiązkiem, żeby w tym festiwalu funkcjonowało. Poza waszą jednostką, czyli tym Muzeum FLIS, jest jeszcze przecież całe potężne muzeum imienia księdza Władysława Łęgi. Powiedz mi, w jakich innych budynkach jeszcze tutaj można zwiedzać i zobaczyć wasze zbiory? Jasne. No właśnie, my jesteśmy oddziałem. Co prawda to jest wyodrębnienie jako pierwszy, jedyny oddział w muzeum, ale też są działy. Dział historii, dział archeologii, wystawa odnośnie, która dotyczy Bronisława Malinowskiego, olimpijczyka. Czyli olimpijczyka, tak. Człowieka, który no, pochodził z Grudziądza, zdobywał medale na igrzyskach, który jest patronem stadionu i mostu, tak? Tak, na którym zginął. Na którym tam właśnie nieszczęśliwie zginął. No i te wystawy, o których mówiłem, znajdują się też w Spichlerzach. Spichlerze od Bramy Wodnej, to są właśnie te wystawy. Do tego gmach główny, czyli dawny pałac, dawny kompleks klasztoru sióstr benedyktynek. Okay. Tam znajduje się wystawa malarstwa współczesnego, pomorskiego. Dawna furta tego klasztoru, czyli tak zwany pałac opatek, i tam znajduje się wystawa dotycząca Centrum Wyszkolenia Kawalerii, które w Grudziądzu funkcjonowało. Też raczej taka nowoczesna wystawa sprzed kilku lat. No to jest naprawdę potężne muzeum, jakby tak się zastanowić. Ja, drodzy Państwo, przyznam Wam, że mogę zdradzić pewnie taki sekret, że właśnie tam w obrębie kompleksu tego klasztornego znajduje się dzisiaj między innymi też parking muzealny. Ja jako miłośnik historii byłem bardzo podekscytowany, że mogę zaparkować w obrębie dawnego kompleksu klasztornego. Wiem, że może być to dziwne, ale dla takich historycznych frików zawsze jest to pewna przyjemność. Tak możecie powiedzieć, że jestem dziwny. No ale cóż, to jest taka, myślę, sympatyczna dziwność, że tak powiem. No dobra, ale pracujesz w muzealnictwie, dużo się tutaj dzieje, działasz często pewnie pod presją czasu, jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia, więc powiedz nam i naszym słuchaczom, widzom, czego słuchasz w wolnym czasie, żeby tak się napędzić do tej pracy. Możesz wymieniać swoich ulubionych artystów, artystki, albumy, podcasty. Co ci przyjdzie do głowy? Podcastów Piotra Wegwerta słucham. No to wiadomo, tak każdy w tym województwie. Na razie jeden chyba, no może kilka wyszło do publikacji naszej rozmowy, więc zapętlasz. Okay. Nie mam jakiejś szczególnej swojej playlisty. No jest jakiś zbiór różnego rodzaju utworów. Czyli nie jest to muzyka klasyczna. Większość naszych gości na początku wspomina muzykę klasyczną. I to jest taka pewna prawidłowość, że mówią, że muzyka klasyczna i tak dalej, że to mnie napędza tak artystycznie, a później przechodzą do cięższego grania. Mówią na przykład jakiś Chopin, a później Behemoth. Także... Ja chciałem od razu powiedzieć, że słucham rapu, ale mówię, no tak, pracuję w kulturze, to tak nie wypada od razu. Ale z drugiej strony często, wbrew pozorom, taki paradoks tutaj dobrze działa, bo ja też często słucham rapu i odnajduję tam ten artyzm. Jest taki raper w Bydgoszczy i znów wymienię jego ksywę w naszym podcaście, czyli Bisz,
który tworzy bardzo artystyczne, takie intelektualne teksty. Tak. I naprawdę można dużo odniesień do kultury tam znaleźć, do popkultury, ale i do wyższej kultury. Także myślę, że nie, że rap też już przekroczył te granice dobrego smaku. Tak, bardzo lubię tekst. Według ciężkostrawności bytu pozostaje nieznośna lekkość ręki. No właśnie, akurat Bisz. Tak, dokładnie, Bisz. Oczywiście, że tak. Bardzo często też słucham i polecam. A skoro nie jesteś z Grudziądza, tak oryginalnie, że tak powiem, pochodzisz z Unisławia, to jest twoja rodzinna miejscowość. Mógłbyś naszym widzom, słuchaczom też coś fajnego powiedzieć o tej miejscowości? Bo jest historyczna, jakieś ciekawe miejsca do zobaczenia. Mhm. Gdyby ktoś przyjeżdżał, na przykład jedzie do Bydgoszczy, widzi Unisław, o, no może coś ciekawego zobaczymy. Jasne, no są zabytki, na pewno kościół w Unisławie jest zabytkowy, z XIV wieku, częściowo, ale myślę, że najfajniejszymi miejscami w Unisławiu to jest tak zwane góry, my chodziliśmy na góry. No. I to jest po tak prostu, wyglądają. Tak, także. I to jest skarpa właśnie Wysoczyzny Chełmińskiej i widok na Dolinę Dolnej Wisły, dokładnie na Basen Unisławski, tak się nazywa to, taka szeroka część. No dokładnie chyba to jest Kotlina Fordońska, a część to jest Basen Unisławski i z Unisławia jest piękny widok na Dolinę Wisły. Tam są tak duże przewyższenia terenu, że dosłownie człowiek czuje się jak w górach, są te skarpy takie. Tak. I jest też stok narciarski. Jest stok narciarski, co prawda to jest łagodne zbocze, ale są też o wiele bardziej strome, na przykład Góra Zamkowa. Kiedyś na Górze Zamkowej, właśnie jak sama nazwa wskazuje, był Zamek Krzyżacki. Dzisiaj niestety nie pozostały nawet żadne relikty, prócz nazwy, ale sam w sobie, jeśli chodzi o taki geograficzny, geologiczny relikt, to no, bardzo ciekawe miejsce. A tobie zdarza się tam śmigać na nartach, czy na jeszcze nartach nie? Na nartach nie, ale lat rowerem czasami tak, na nartach nie umiem jeździć. To drodzy Państwo, ja wiem, że rozmowy kulturalne i tak dalej, ale popkultura, kultura taka popularna to też jest, jakby nie patrzeć, kultura. Kto siedzi w internecie od wielu lat, ten pewnie widział kiedyś taki klasyczny filmik Paweł Jumper. Jeżeli nie wiecie, on był nagrywany w oryginale właśnie pod Unisławiem w Racinewie, prawda? Tak, tak się zdarzyło. Jeszcze to miejsce istnieje. Istnieje zupełnie inaczej wygląda. Ta rampa tak, taka. Tak, tak. A tego Pawła osobiście znam nawet, mogę powiedzieć. Ale, że tak powiem, już funkcjonuje w zupełnie innym środowisku niż ten taki youtubersko-kaskaderski. Tak jest, dosłownie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ten film zobaczyłem kiedyś. Zrobił totalne wrażenie. Śmiałem się, jakbym zobaczył najlepszy stand-up. Faktycznie to miejsce istnieje. Mi się zdarzyło chyba rok temu tam podjechać i dotknąć tej legendy bezpośrednio. Można wejść tam ale do tego budynku. Ale nie róbcie tego, nie powtarzajcie tego kaskaderskiego wyczynu. Tak jest, nie róbcie tego w domu, ani też poza domem, a pana Pawła pozdrawiamy oczywiście. No dobra, a gdybyś mógł naszym widzom i słuchaczom polecić jedną rzecz, którą przeczytałeś w ciągu ostatniego roku i która jest godna właśnie polecenia. Albo obejrzałeś, bo czasami jest łatwiej też jakiś film polecić. Wróciłem i bardzo lubię film Łowca Jeleni. Okej. Okay. Niestety nie miałem do czynienia, czyli ja też sobie zapisuję i muszę, drodzy Państwo, nadrobić. Szybkie pytanie. Gdybym nie zajmował się muzealnictwem, zająłbym się? Podróżami. Okej. Okay. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? Podróże, zdecydowanie. Okej. Okay. Ulubione miejsce w Grudziądzu poza Muzeum Flis? Błonia Nadwiślańskiej i widok na Spichlerze. Ulubione miejsce w województwie kujawsko-pomorskim? Nie może być to Unisław. Ani Grudziądz. Każde z widokiem na Dolinę Dolnej Wisły. Okej, okay, dobry wybór. Czy praca w muzealnictwie to twoje główne źródło dochodu? Zdecydowanie tak. Okej. Okay. Czy przyszłość rysuje się dla turystyki w Grudziądzu w barwach pozytywnych? Myślę, że tak. Okej, okay, też tak sądzę. A najsilniejszy aspekt tejże turystyki? W sensie walor Grudziądza, czy...? Tak, najsilniejszy aspekt turystyki w Grudziądzu. Ja myślę, że turystyka kulturowa i zachwyt nad wiślańską panoramą. Dobra, a najsłabszy aspekt tej turystyki?
Ciężko powiedzieć. Nie ma słabych. Nie wiem, raczej nie ma. Okej, dobra. To też dobra odpowiedź. Czy kiedykolwiek myślałeś o wyprowadzce z województwa kujawsko-pomorskiego? Myślałem, ale jeszcze nic się nie wydarzyło i raczej tutaj zostanę. Okej, zapuściłeś korzenie. Zapuściłem. No dobra, a gdyby ktoś cię zmusił, musisz wyjechać z województwa, gdzie osiadasz? Jest bardzo wiele miejsc, gdzie mógłbym. Jedno? A na przykład w Dubaju. W Dubaju, proszę bardzo. No dobrze, a czy Grudziądzanie są gościnni? Tak. Dobra. Atrakcyjność Grudziądza w skali 1-10 według ciebie? 9,5. A jak sądzisz, jak oceniają ją właśnie w takiej skali osoby, które tu pierwszy raz przyjeżdżają? Często słyszę, że może być to 10 nawet, bo są zachwyceni zaskoczeni. No dobra, pierwsze skojarzenie z Grudziądzem. Jedno słowo. Cegła. Cegła, dobra, słusznie. Uwaga, najlepszy soundtrack do chodzenia po Grudziądzu. Jedna piosenka. Bajm Jezioro Marzeń. Okej. Okay. Jest taka piosenka. Fajnie, jest fajnie. Chyba. Myślę, że jest. Sprawdzą nas na pewno. Tak. Najbardziej żałuję, że w Grudziądzu nie ma. Czego nie ma? Jest zbyt mało połączeń PKP. Okej. Okay. Największy sukces zawodowy. Mój? Tak. Zawodowy sukces? Myślę, że tak, że tutaj praca w muzeum to jest sukces. Okej, okay, dobra. Najważniejsze wydarzenie w historii Grudziądza. Jedno sobie wybierz. Otwarcie Muzeum Handlu Wiślanego. Dobra. Ulubione osiedle w Grudziądzu. Centrum. No dobrze, drodzy Państwo, część, na którą pewnie niektórzy z Was czekają najmocniej, czyli konkurs. Dzisiaj, jako że jesteśmy w Grudziądzu, no to grudziąckie pamiątki od Muzeum Handlu Wiślanego Flis. Cóż to, Pawle, będzie? Nie tylko od muzeum, ale od naszego całego muzeum. Okay. I z uwagi na to, że w tym roku nasze muzeum obchodzi 140-lecie swojej działalności, to przekazuję kilka ciekawostek, nasze małe publikacje w takiej naszej torbie z dziełem sztuki, które można w naszym muzeum oglądać. Także proszę bardzo, za chwilę chyba będzie pytanie. Tak, czyli taki cały pakiet, tak że jest. Tak powiem. Z... I pakiet giftów będzie czekał. Pakiet giftów z niespodzianką. I drodzy Państwo, moi drodzy widzowie, słuchacze, co zrobić, żeby ten pakiet giftów zdobyć? Mianowicie pod komentarzem przypiętym na YouTubie pod tym filmem będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie, gdybyście mieli taką moc sprawczą, moglibyście wybrać jeden z niezagospodarowanych spichlerzy istniejących w Grudziądzu i moglibyście tam zrobić dowolną rzecz. Co by to było i który byłby to spichlerz? Czyli macie dowolną ilość pieniędzy, idziecie do Grudziądza, kupujecie dowolny spichlerz i lokujecie tam dowolną instytucję, dowolną organizację, dowolny lokal. Napiszcie, co by to było. Użyjcie swojej, jak zwykle, kreatywności, wyobraźni, a my docenimy w dwuosobowym jury. Tutaj razem z Pawłem wybierzemy laureata i wybierzemy ten najciekawszy komentarz. Także liczę na Was. Zazwyczaj wywiązujecie się świetnie z tych zadań, także myślę, że będzie ciekawie, a może ktoś ten pomysł podłapie i faktycznie, a może to będziecie wy, bo taki pomysł w związku z tym konkursem przyjdzie wam do głowy i coś ciekawego się tutaj jeszcze zadzieje w jednym ze spichlerzy. I tak dzieje się dużo, a będzie jeszcze lepiej. Tymczasem, drodzy Państwo, dziękuję naszemu dzisiejszemu rozmówcy, czyli Pawłowi Urbanowskiemu, kierownikowi Muzeum Handlu Wiślanego FLIS. Tym razem dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A z Wami widzimy się w kolejnych podcastach z Grudziądza i także z województwa kujawsko-pomorskiego. Do zobaczenia!